Jak funkcjonować z innymi krajami, gdy się z Polakiem, gdy mają taki, a nie inny nasz obraz? To padło na spotkaniu ostatnio menadżerów, którzy pracują z Skandynawami. I stary dowcip mi się przypomniał, gdzie uczeń pyta mistrza: Mistrzu, ale jak ty znosisz to, co ludzie o tobie myślą? A mistrz: jak miałem 20 lat, to ciężko znosiłem. Koło 30 to przepracowałem, a teraz po 40 wiem, że oni w ogóle o mnie nie myślą. I tego bym się trzymał w biznesie. Myślę, że przede wszystkim to, co się dzieje w Polsce, to jaki mamy obraz samych siebie, czy co mogliby o nas myśleć, nie ma takiego dużego znaczenia w biznesie, bo większość ludzi w biznesie nie myślą o nas. W związku z tym, jak sobie z nimi poradzić? No przede wszystkim zobaczyć, czym się różnimy, czym jesteśmy podobni. Warto zwrócić uwagę na to, że jesteśmy krajem, gdzie tak zwany power distance, czyli dystans do władzy, jest bardzo dużo. Oczekujemy od szefów takiego trochę autorytaryzmu, wskazywania palcem, co robić. To jest obce kulturom, szczególnie skandynawskim. Tam szef jest bardziej wspierający, bardziej jest takim kolegą, partnerem, który rozwija i motywuje. Oraz drugi obszar mamy, w badaniach Hofstede to widać, mamy taki duży poziom unikania niepewności, czyli próbujemy wszystko kodyfikować, jakieś regulaminy, jakieś zapisy, gdy inne kraje, szczególnie znowu te skandynawskie, o których mówiłem na wstępie, mają tutaj dużo bardziej wyluzowane. Więc jeżeli wyluzujemy trochę z tym naszym czołobitnością do szefów i z tą chęcią kodyfikowania wszystkiego, to myślę, że wtedy sobie dużo, dużo lepiej poradzimy z innymi krajami. A to, co oni nas myślą, myślę, że oni o nas nie myślą.